Raz. To jest wyjątkowa towarzyszka pielgrzymów miłosierdzia. Jest to suczka, która została nazwana Emi, która dołączyła się do pielgrzymów, którzy w tym roku w pielgrzymce promienistej wyszli z Libanu i jako taka przybłęda podeszła do pielgrzymów w Turcji. I stamtąd już z nimi towarzyszy im nieustannie, także przybyła do Berlina i przebyła naszą trasę z Berlina do Siekierek. Emi, chodź tutaj, no. Odwróć się tutaj ładnie. No, pokaż się tutaj. No, także, no taki rzeczywiście niezwykły towarzysz pielgrzymów miłosierdzia. Leszek Podolecki, Fundacja Instytutu Świętego Brata Alberta, jednocześnie jeden z pielgrzymów Bożego Miłosierdzia. Ta pielgrzymka, inicjatorem tej pielgrzymki pomysł przez arcybiskupa metropolity Andrzeja Dzięgi, który tutaj w Siekierkach parę miesięcy temu zaproponował taką pielgrzymkę właśnie z Berlina do Siekierek. I taka pielgrzymka dzisiaj się tutaj kończy. Biorą w niej udział pielgrzymi Bożego Miłosierdzia. To są pielgrzymi, którzy od paru lat pielgrzymują nie tylko po Europie, ale też po innych kontynentach. W tym roku pielgrzym Bożego Miłosierdzia wyśle z trzech miejsc, z Fatimy, z Kazania i z Libanu od grobu świętego Szarbela, za Najach. I wszyscy szli na Berlin. Wyszli 13 maja z tych miejsc, a dotarli się do Berlina 15 sierpnia. 15 sierpnia było uroczyste wejście. Są to wszyscy, ci pielgrzymi Bożego Miłosierdzia, to są, byli skazani, to są byli więźniami, którzy realizowali mój program Arki w zakładach karnych i dzisiaj są już sporo lat na wolności i realizują w dalszym ciągu ten program przyjemnościowy. Pierwsza pielgrzymka była z Fatimy, z Ziemi Świętej, z Jerozolimy i z Moskwy szli na Asyż, na 25-lecie wspólnej modlitwy w Asyżu. My w ogóle, nasza duchowość wiąże się jakby z Asyżem, z tymi spotkaniami ponadreligijnymi, wartościami, które są też wspólne. Głosimy cywilizacji miłości Jana Pawła II, to cztery prymaty Jana Pawła II, które są ponadreligijne. Później była pielgrzymka też na Brukselę, z trzech miejsc, ze środka Polski, spod ogrodu świętej Faustyny, z Monte Cassino i z Knok z Irlandii, z północnej. Wszyscy, cała trójka przyszła do Brukseli, spotkaliśmy się tam też w Parlamencie Europejskim. Co ciekawe, to tam pierwszy raz wyszliśmy z krzyżem, był to ewenement na skalę, że tak powiem, europejską, że puszczono, pomimo że nie chciała ochrona puścić, ale po silnych namowach jednak puścili z krzyżem na pielgrzymkę do Parlamentu Europejskiego. Później była jeszcze pielgrzymka wcześniej, była też na Skandynawię, do grobu świętego Skara w Hamburgu, później do Wasteny, do świętej Brygidy i do grobu świętego Olafa w Norwegii. Stamtąd chłopaki poszli też na wyspę Utoja i tam również. Była też pielgrzymka na Kubie, z Hawany do El Kobry i w tamtym roku też była pielgrzymka do Kibeho w Afryce, gdzie też również te nasze tablice pielgrzymów miłosierdzia zostały zaniesione. Tak generalnie w skrócie wyglądają te więcej pielgrzymki. Od 2011 roku praktycznie co roku. Plan jest jeszcze taki, żeby zrobić krzyż na Ameryce. W 2018-2017 trzeba było logistycznie to przygotować, żeby przejść z Guadalupe, z Meksyku do Kanady i z San Francisco do Nowego Jorku. Ale to jest plan na 2018. Mam nadzieję, że się uda, że to zrobimy też. Nazywam się Agnieszka Wiecha, pochodzę ze Stargardu, ale od 8 lat mieszkam w Berlinie. W latach takich dogimnazjalnych można powiedzieć, że regularnie uczęszczałam na przykład na polach lednickich, byłam na tego typu pielgrzymkach, zjazdach w Częstochowie. Tak. No ale pierwsza była to pierwsza. Takich prywatnych intencji nie mogę zdradzać, ale my tytułem naszej pielgrzymki to jest pokuta i miłosierdzie. No i w tym celu pielgrzymujemy. Ksiądz Marian Augustyn, proboszcz parafii w Boryniu. Z pielgrzymami miłosierdzia spotkałem się w ubiegłym roku w czasie uroczystości Wielkiego Czwartku. Natomiast tak bezpośrednio miesiąc temu, no już prawie półtora miesiąca temu, podczas odpustu tutaj w Siekierkach i wtedy zrodził się pomysł pielgrzymki z Berlina
do Siekierek i ten pomysł właśnie dzisiaj zrealizowaliśmy, pokonując trasę z Berlina, wychodząc stamtąd w piątek rano po mszy świętej i teraz kończymy pielgrzymowanie tu w Siekierkach. Jeśli chodzi o plany, to one jakby ode mnie nie zależą, ponieważ organizatorami jakby pielgrzymki, czy inicjatorami i pomysłodawcami są pielgrzymi Miłosierdzia i ksiądz arcybiskup, który ten epilog ich pielgrzymowania tutaj do Siekierek zaproponował. I jeśli oczywiście będą plany na przyszły rok, na pewno wezmę udział. Moim zadaniem było tutaj wyznaczenie trasy przejścia z Berlina do Siekierek, także to był ten mój akcent, który tutaj został włożony w tę pielgrzymkę, no i moje też pielgrzymowanie, także z czego oczywiście bardzo się cieszę, bo bardzo lubię pielgrzymować, a już dawno nie miałem okazji, więc tym bardziej teraz jestem zadowolony, że akurat w tak wielkim dziele, choć na końcu, ale udało mi się wziąć udział. Zresztą ja jestem pełen podziwu dla tych ludzi, którzy pierwszy raz, było kilka osób, które w ogóle pierwszy raz w życiu udały się w taką długą drogę, a pierwszy dzień był no niestety dosyć wymagający, bo przeszliśmy 37 kilometrów, co naprawdę jest wielkim wyczynem. To nie jest tak proste, tak z marszu sobie pójść, jak z jakiegoś letargu się wyłączyć codziennego i pójść taki odcinek. To jest naprawdę wielki wysiłek. No ja raczej tak modliłem się, włączając się oczywiście w całą ideę pielgrzymów miłosierdzia i modlitwy o pokój i miłosierdzie dla świata. Oczywiście też i modlitwa za moją parafię, za naszą parafię w Moryniu, za moich parafian i a też jakieś tam osobiste, dodatkowe intencje osoby, które mnie się powierzają w modlitwie i proszą o modlitwę, także w tych intencjach pielgrzymowałem.